Cześć, z tej strony majsterki, czyli Sylwia, Basia i Elcja. Dzisiaj pokażemy Wam, jak się przygotować w ekspresowym tempie do tej ostatniej, gorącej nocy. Czyli do przywitania 2017 roku. Wow! Do wykonania oznaczeń na kieliszki potrzebujemy kieliszków, grubszy papier, najlepiej w sylwestrowym kolorze, ołówek, flamaster i nożyczki. Do wykonania sylwestrowych zegarów będziemy potrzebowali papierowych talerzy, takich jednorazowych, dłuższych wykałaczek albo patyków do szaszłyków, kolorowego papieru albo pianki z brokatem do wycięcia numerków, szklanki i keramzytu, złotej farby w sprayu oraz nożyczek. Mój majsterkowy projekt będzie wymagał trochę pracy fizycznej. Potrzebować będziemy wiertarki lub wiertarko-wkrętarki, koniecznie z wiertłem do drewna oraz wyżynarki. Wszystko dlatego, że będziemy pracować w drewnie, a konkretnie w sklejce, którą na koniec ozdobimy czarną i złotą farbą oraz specjalnym, sylwestrowym lakierem ze złotym pyłem. Niezbędny będzie pędzel. Moje talerze należy pomalować w jakieś fajne, sylwestrowe kolory. Ja już to zrobiłam. Wybraliśmy złoty kolor i czarny, tak żeby nam pasowało do rzeczy, które robi Sylwia. Z kolei ja muszę odrysować nóżkę kieliszka na tym grubszym papierze, który wybieraliśmy. Do wykonania cyferek posłużę się takim pewnym ułatwieniem. Mam tutaj plastikowy szablon z literkami i cyferkami, więc nie trzeba samemu rysować koślawych cyferek i literek. Po prostu można to odrysować. Odrysowałam już nasze podstawy kieliszków, dlatego wystarczy je teraz wyciąć. Ja mam najbardziej majsterkową pracę, dlatego wyposażyłam się w rękawice. Ostatnie cięcie. Możemy się zabierać za, przynajmniej u mnie, pracę wykończeniową. U mnie prawie też. Mam już wycięte wszystkie podstawy. Każdą z nich przecinam mniej więcej do połowy. I teraz tutaj najtrudniejszy w tym prostym projekcie trik. Trzeba wyciąć kolejny tutaj okrąg, który będzie nam zahaczał o podstawę kieliszka. A ja w tym czasie będę przyklejać cyferki. Oczywiście robimy klasyczny zegar. Oznaczamy godzinę 6, 9, 12 i 3. Wskazówka na pierwszym talerzu, na pierwszym zegarze właściwie, będzie wskazywała za 5, 12, na ostatnim oczywiście w północ. Ja z prac majsterkowych właśnie zabrałam się za prace malarskie. I dziewczyny, o dziwo, wcale nie w złocie na razie, tylko w czarni. Brudna robota. Ale to słuchajcie, to ja mam już gotowe nasze oznaczenia. Żeby nam się w trakcie imprezy po prostu kieliszki nie myliły, jest ozdobienie w indywidualne wzory każdej z podkładek. Możecie zaproponować to swoim gościom. Ja mam chwilę przerwy, bo jak zawsze po malowaniu musimy poczekać, aż farba nam wyschnie. To jest akryla, taka zwykła, szkolna wręcz, więc ona schnie bardzo szybciutko, 10-15 minut i będziemy ją mogły pokrywać kolejną warstwą błyszczącą, świecącą, sylwestrową. Zegary chyba gotowe, a przynajmniej tarcze zegarowe. Moje oznaczenia na kieliszki również. Ja się mogę zabrać za kolejny etap mojej ozdoby, czyli lakier za złotym pyłem. Myślę, że mamy chwilę na taki wybuchowy projekt, do którego będziemy potrzebować balony i konfetti. Wystarczy teraz konfetti przesypać do balona. A ja się zajmę w takim razie mocowaniem naszych zegarów, ponieważ chcemy, aby te zegary były stojące. Tarcze odwracamy i po prostu najzwyczajniej w świecie przyklejamy nasz patyczek. Część projektu wykonałam przed nagraniem. Jeszcze Wam nie zdradzę za bardzo, co to będzie, ale zajmę się robieniem dziurek. No, dziurka gotowa. Czy już zgadliście, co to będzie za projekt? Moje zegary są już gotowe. Czas wsadzić je w keramzyt. Ale ten keramzyt, jak widzicie, nie wygląda już jak zwykłe kamienie, ale wygląda jak grudki złota. Grudki złota, ponieważ keramzyt pomalowałyśmy złotą farbą w sprayu. Jak widzicie, tym majsterkowym drewnianym projektem były wycięte cyferki oznaczające nasz nowy, wspaniały 2017 rok, a przyczepiamy je do złotego łańcucha za pomocą kreatywnych sticków. To jak? My już gotowe do szampańskiej zabawy. A Wy piszcie nam w komentarzach, jak spędzacie Sylwestra. Wszystkie przydatne linki znajdziecie w opisie filmu. Pamiętajcie, by dać nam suba. I szczęśliwego nowego roku! O, ładne to konfetti. Ja tego kurwa nie będę cię sprzątała, o nie.